No i cześć, siemano, witajcie. Z tej strony oczywiście Mati. Witam was w kolejnym pięknym dniu. Dzisiaj zaczynamy sobie tak od kawusi. Kawusia wypita. Bierzemy się za robotę. Kolejny dzisiaj nawał roboty się szykuje, bo jeszcze wczoraj jak już zjechałem dość późno i dzwonił właśnie jeszcze jeden ziomek na 8 hektarów typowo na dzisiaj, więc znowu grafik rozwalony. No ale co, bierzemy się za oprzątek. Jak widzicie, ciapek, jak jeden, taki drugi sobie stoi. I co, bizonek też stoi. Będziemy musieli go dotankować na pewno, bo dzisiaj pewnie do nocy tak samo. Posprawdzać wszystko. Łożyska, paski, łańcuchy. Nasmarować, wydmuchać. I tak dalej, i tak dalej. Więc dobra. Wiaderko mamy tu, więc zaczynamy sobie, widzowie. Dzisiaj wam tak pokażę od samego rana, jak wygląda mój dzień. Żniwa, akurat ten obrządek trwa dużo szybciej, bo tak właśnie sobie przygotowuję, żeby gdzieś tam nie tracić zbyt dużo czasu, bo jednak no każda ta minuta, każde te minuty są ważne, więc na początek, bo ogólnie ostatnio też były komentarze, żebym pokazał osioły, pokazał obrządek, mimo że jest tego czasem nawet za dużo na kanale, no ale teraz chcieliście, to zaczynamy sobie od owsika i zobaczymy. Ogólnie no właśnie tak jak w żniwach chcę sobie to ułatwić, to nie ścielę codziennie, tylko co jakieś tam 2-3 dni. O, jak widzicie, jeszcze mają, o, ta, teraz wszystkie do jednej, no. Ścielę co 2-3 dni. No i jak widzicie, jest jeszcze w miarę naścielone. Tak samo jak siano mają wstawione cały czas, więc nie muszę im dawkować codziennie. Więc to jest duży plus. Jedynie ponalewać 3 pojemniki wody, bo jednak w taką pogodę na tyle sztuk to idzie trochę, wypijają tej wody. Więc co, plan był jeszcze, żeby w tym tygodniu może walnąć u siebie owies, ale patrząc na to, jaki się natłok roboty zrobił, to raczej będzie ciężko. No ale zobaczymy. Jeszcze jutro trzeba jechać z powrotem po drugą beczkę paliwa, bo ta już się skończyła. No i gadałem i zapomniałem kamery włączyć. Byłem jeszcze po marchewkę. Teraz niesiemy jeszcze ogóreczki, bo jeszcze coś tam trochę tych ogórków mamy. Niestety nie za wiele, bo ta burza troszeczkę wycięła i dobrze, że przed tą burzą udało się trochę ogóreczków pozbierać i porobić, więc tyle dobrego. No ogólnie teraz co, teraz mają tutaj 3 pastwiska plus jeszcze las, ale las chwilowo jest nieogrodzony. Tutaj też już ładnie tą trawę wycięły, więc na razie to będę musiał zamknąć. Co, trochę popadało, to może jeszcze coś tam odbije. No a na razie chodzą sobie tu. Słomę oczywiście rozwaliły, ale powiem wam, że ze słomą w tym roku to na styk. Ostatnią belkę już tutaj właśnie rozpocząłem. No tylko właśnie tyle dobrego, że ścielę im teraz już tam co 2-3 dni, a nie codziennie, bo wtedy to wiadomo, tej słomy idzie od diabła. No i dobra, bierzemy się za kombajnik. Koneweczka wody, bo wiadomo, nieraz gdzieś tam się temperatura podskoczy, to zawsze trochę górą wyrzuci, więc to zawsze trzeba mieć na uwadze. Też ogólnie piątkę bańkę wody włożę sobie na kombajnie, jak i 3 gaśnice, tak w razie W. Zobaczymy, ile tu teraz wejdzie. Mieliśmy go płynem zalewać, ale jak już go zalałem najpierw wodą po wymianie tej chłodnicy, to mówię, dobra, niech będzie na razie na wodzie, a potem się zmieni na płyn.
No ale sami wiecie, jak to jest, jak już się zrobi coś niby na chwilę, to już potem jest tak cały czas. No, no trochę wyrzuciło. Ze 3 litry weszły. No, no ale dobra. Ważne, że uzupełnione. Teraz jeszcze oliwkę. Sprawdzimy. Ogólnie w 56. O, olejek jest. Elegancko wymieniony. Ogólnie dziwi mnie to, bo w 56 jakiś niby i tu SW400 i tu SW400, ale troszeczkę inaczej, inny osprzęt, bo jak dobrze mniemam, to w 56 jest tu wlew oleju, a ja mam tam razem z bagnetem, więc no dziwne. Dzisiaj na pole wezmę ze sobą magnes, to coś wam ponagrywam z magnesu właśnie, trochę z innych perspektyw, żeby nie było cały czas z głowy. Jak widzicie, tutaj live'ik sobie leci. No i oczywiście Mati musiał coś rozwalić. Mianowicie trzasnęło łożysko i urwała się obudowa. Pogięło delikatnie szpilki, ale na szczęście wałek jest cały. Więc co, zaraz dzwonimy do Agromy, bo już nie chcę się teraz jeździć i wykręcać tam od tego znajomego. Dzwonię do Agromy, pytam czy jest i jadę. I co, składamy i rura. Kończę te pole, to wczoraj mi się nie udało, jak widzicie lega straszna, kosa nieraz aż wstaje, bo wiecie, za dużo naraz narzuci, staram mu się to w miarę podebrać, no ale wiadomo, wszystko w granicach możliwości, ale jak na taki kawałek, nie wiem ile tu jest, 70 arów może, 2,5 zbiornika będzie, no. Nie najgorzej, no połowa to leży, gołym okiem widać, że to leży na ziemi wymucone przez burzę. No i tutaj ogólnie długo mi się zeszło, bo wiadomo, chcąc dobrze zrobić, no to się długo robi, nie? Ale no coś za coś. Choćbym chciał, to nie podbiorę.
ten fast track nie mieści się pod rurą i musi cofać. Koguta trochę leniwego ma. Cofasz czy podjechać? No i to tak widzą. No i w końcu u tego mojego znajomego w końcu skończyłem, u tego, którego wczoraj się nie dało dokosić. Niestety obsuwa czasowa, bo kolejna awaria, strzelił kolejny wąż. Węże nie wytrzymują presji nowej pompy. No i co? Teraz właśnie u niego skończyłem, bo jeszcze okazało się, że dużo więcej chciał kosić niż było zaplanowane i mamy godzinkę 16. Jadę do kolejnego, który wczoraj zadzwonił nagle na 7 hektarów. Także dzisiaj znowu do nocy i znowu obsuwa i jutrzejszych gości będę musiał znowu odmawiać. No bo wiadomo, że najpierw trzeba skończyć u tych, u których się zaczęło. Teraz dopiero wam coś nagram, bo jeszcze oczywiście koszulkę mam ujebaną całą olejem, musiałem ją zdjąć. I ogólnie jestem cały czarny i już spalony przez słońce, a na ryju tak patrzę, że jeszcze lepiej. Także widzimy się za chwilę. No i jesteśmy u kolejnego gospodarza. Kosimy pszeniczkę, jak widzicie bardzo ładna, nie można powiedzieć. A mówi, że tam za rowem jeszcze lepsza. Lecimy z sieczkarnią, pierwszy raz w tym sezonie z sieczkarnią, ale śmiga nasmarowana, to dlaczego ma nie chodzić? Ciekawy odwód, bo na busa sypie, bo zawozi to gdzieś tu do znajomego od razu na handel, od razu to sprzedaje, więc mówi busem zawsze szybciej niż ciągnikiem, a tutaj też dwa zbiorniki wchodzą. Jest dobrze. Trochę polegnięta, ale naprawdę jak na ten rok i na te warunki to pszenica bardzo ładna. O Jezu, powiem wam, że wyglądam jak murzyn.
nie by było. Bo tak to jutrzejsi klienci znowu będą przesunięci. I to właśnie tak jest, widzowie, że nie można się umówić na sztywno. To awaria, to, a to jeden będzie chciał więcej kosić niż było planowane. I to tak. Jak widzicie, się szkarnia bardzo ładnie. Nożyki nie jeszcze nie powyszczerbiane, nie tępe, to ładnie tnie. I tak się bujamy. No ale
sieczkarnią, to... Powiem wam, po całym dniu to już mnie zaczyna wszystko spędzić. O kurwa. I mnie zaczyna wszystko spędzić. I już piec od słońca, a i plecy, bo cały dzień jednak w takiej samej pozycji. O. Nawet się nie mogę wyprostować, bo daszek za niski. Robią te ledziki, są tylko dwa,
a naprawdę wszystko fajnie widać. Także dzięki ogólnie za polecenie ich, bo to w sumie wy mi je widzowie polecieliście. I również dla Patryka ze sklepu Mizar. Nie no, ładnie, ładnie, naprawdę. Nie zapeszyć, ale pszenica bardzo ładna. Doczeka się przyjazdu chłopaków Julka i Huberta.
Zobaczymy. Ten weekend pracujący, jutro tak samo. To na poniedziałek jakieś tam deszcze. Miejmy nadzieję, że to nie popada, aby było fajnie. Ale dzisiaj ruch jak nie wiem, tutaj dwa bizony obok mnie, tam klasik. Jest dzisiaj ruch konkretny. Wiemy przedostatni zbiornik, dwa przejazdy, a co dwa przejazdy jest zbiornik, także tak. Witam w niedzielę, kolejny dzień śniegowego oporu, już jedno pole za mną, 2 hektary owsa, teraz tutaj 70 arów pszenicy. Ładnie sypie. Pszenica i owiec wam powiem, że najlepiej w tym roku chyba. No i co? Niedziela, godzina 12:30. Dzisiaj dość długo rosa się trzymała, bo około 10:30 dopiero zeszła. No i tak mówię, nagram wam jakąś stawkę. Wziąłem magnes, to dzisiaj jakieś wam ujęcia trochę inne ponagrywam, żeby trochę różnorodności było, a nie cały czas moje pitolenie i pokazywanie z głowy. Jakieś tam ujęcia wam ponagrywam. No i co, po tym gospodarzu jadę na inną wieś, na 4 hektary. Do takiego gospodarza i to. No i później zobaczymy, o której skończę. No i później będziemy kończyć jeszcze 2 hektary, które ciągną się za mną już od 3 dni i trzeba to w końcu skończyć. I jutro wyruszamy na kompletnie inny rewir. Lecimy w ogóle 20 km w innym kierunku, w stronę Patryka bardziej, bo tam też paru się do mnie zgłosiło, więc tam też jeden dzień koszenia mam przy dobrych wiatrach. No i to tak, oczywiście cały czas sieczkarnią lecę. Ogólnie popsuł mi się czujnik temperatury. Wczoraj zgasiłem w ciągu dnia, odpaliłem i już nie działał, więc tak na oko, no ale ogólnie się nie gotuje, no to po prostu czyszczę chłodnie, czyszczę osłonę, jak się zabije śmieciami, plewami, to wtedy ją czyszczę, więc powinno być wszystko w porządeczku. No i 5 hektarów pokonane, widzowie, odwiedził mnie Mimiś. Dzień dobry. Przywiózł zimne picie. Sypiemy ostatni zbiornik i co, lecimy dalej, godzinka 5:30, niedziela, ale lecimy dalej. Ta? No więc witam widzowie ponownie, wita się z wami Mati Murzyn po całym dniu. Przyjechali na kolejne pole, na turbo piaski. I co, trzeba rozkręcić się sieczkarnię. Klient Maruda mówi, że na słomę. I trzeba sieczkarnię teraz do 2 hektarów rozpinać. Ale mówię, tutaj to trzeba chyba nawigację włączyć i od hektara liczyć, bo z godziny to ja nie zarobię. Powiem wam, że bizon już powoli zaczął zmieniać kolor. Sieczkarnia to już nawet nie można powiedzieć, że ona jest czerwona. Bordowa. Żebyś wiedział. O, a co to za mieszanka, kurwa, owiec? No, owiec na sobie czy na sieczkę? Masz, w prezencie.
kwiatów nie daje, ale za przez 30, jak zobaczy ile ona ma słomy do prasowania, to człowieku za stodołą się powiesi. Zobacz, ona już wisi. O, lampa to już jej dawno wisi. O Boże. Dobrze, że tylko lampa. Dobrze, że korby bokiem nie wychodzą. Stwierdziłem, że jeszcze w tym sezonie nie pokazywałem wam. W sensie nie nagrywałem demontażu sieczkarni. Nie wiem, do podnicy. Co? Wodę do podnicy leje? Ta, weź odkręć i zobacz, no. Bo niestety, tak jak wam mówiłem, padł mi wskaźnik temperatury. Będę musiał go wymienić. I niby on się nie gotuje. Ale zawsze lepiej gdzieś tam odkręcić, sprawdzić. Chcesz nakrętkę? Co, chcę? Nakrętkę. Nie, nie chcę. Tutaj to są kurwa... Ona ze mną cała żliwa tam jeździ. O, to tak, widzowie. Wiadomo, jakby się zainwestowało więcej i kupiło sieczkarnię Węgrowiec, czy tam Wągrowiec, chuj wie, zwał jak chciał, to by nie było tyle roboty, bo stamtąd jest mniej zabawy, ale no co? Co? No do tego. No, to jest saladera, ale to jest na poplu, na dyżę przyłożę. Co tu jest? To była saladera. Była. Była. Dobrze podkreślone. O Boże. Ona już swój poplon chyba wyziała. Nie chuj, on jest na nim ulał. Ona drugi plon mi się robi. Można i tak. Co, ryby pływają? Nie ma. Czego? Czego? Ryb. A, ryb. A to na ryby to później pojadźmy. A bo tu weszło tak. O Boże. Powiem wam, że bizon naprawdę przez... O to spirytus. O Boże. O, bańki pomyliłem, tak? Czekajcie, jeszcze trzeba sobie podciągnąć sieczkarnię do góry. Tutaj pół warsztatu ze mną jeździ w bizonie, ale zawsze lepiej mieć niż nie mieć. O, tutaj sobie taką nakręteczkę przyspawałem. O, i na kluczyk elegancko. No, co jest? Człowieku, zobacz ile to robot. Ta, coś się zachciało, bez sieczkarni. Dolałeś? Oliwy do ognia? Dużo weszło? Co? Ale widać wodę? To dobrze. Nie, bo powiem wam, że dzisiaj to już... delikatna porażka pod tym względem. No tak się kurzyło, że co chwilę musiałem wychodzić. O Boże! Bizona połamiesz. Trzeba było wychodzić co pół godziny i czyścić chłodnicę, bo była tak zabita. A właśnie przez to, że nie widziałem temperatury, no to się czyściło, nie? Ojejku, co tak kurzysz? Kluczyk to sobie zdejmę, żeby mi przypadkiem w łeb nie walnął. O. I teraz bierzemy sobie... Mówi, że żyto chujowe, patrz jaki ładny. Tak, żeś znalazł kurwa największy. Znalazł jakiś największy? Tak. Takie dojebane. A w jednym miejscu pewno gówna podrzucił, żeby urosło. Klucze w piosku, matko kochana. Podnieś tam ten łącznik. No. I uważaj, no podnieś. I uważaj.
Dobre. Dobre, dobre. Teraz kręcić. Wiesz, jaki jest, Mimik, najgorszy minus toszenia z sieczkarnią? Że rano musisz ją delikatnie poluzować, żeby ją nasmarować. Tak. No. Tylko... A tu dalej jak? Co? A tu dalej jak zdjąć? A kombinuj. Bo ostatnio jak nie poskręcałem, widzowie, tych śrubek, to mi powypadały. O, tak jak na przykład teraz. Kieszenie dziurawe, drobnych nie ma, same grube zostają. Pojeby tu jadę. Co? Ty pojeby tu jadę. Jakie pojeby? Zejść na Idamie. O Boże, że łażewik? No. Matko kochana. To po polowy żniw. Człowieku. Dobra. To, poczekaj, jeszcze sita muszę bardziej zamknąć, żeby pogubił trochę. No właśnie. Nie? Siajcie, jedziesz musiał drugi raz. Słuchaj, Sławek jak kosił swojego czasu, to jak kosił u gości, to poprą się. Zawiń Mimik jeszcze raz, żeby one tak nie wisiały, no. Jak gościu raz zasiał, Sławek raz skosił, to potem 3 lata pod rząd kosił, nie siejąc. Widzisz, można i tak. Oszczędność paliwa. Tak. Kurwa są dłonę mi opotem. Piłem w tym w życie. Ale jak widzą na ale plenu. Kurwa, ale co dalej było, to nie kilo jest? Ja zastanawiam się, że 400
No i się witam z wami już tutaj sprzed komputerka. Jestem na końcówce montowania tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał taki trochę dłuższy, bo prawie 50 minut. Więc mam nadzieję, że wam się spodobał taki cały odcinek oczami kombajnisty. Tak też pewnie jakoś będzie się nazywał ten odcinek. Dzisiaj dopiero znalazłem chwilę, żeby go zmontować, bo niestety rano trochę pokosiłem u sąsiada i zaczęło padać. Tak trochę popadało, wilgotnawa już ta słoma, kosa stawała, nie dało dalej robić, więc już to sobie odpuściłem. Fajnie, że to się tak w miarę złożyło, że akurat przez to, że chwilę pokropiło, to mam czas na zmontowanie tego materiału, mam odpyty i jeszcze więcej, więc będę wam to tak upychał, żeby te materiały były jak najbardziej treściwe. No i co? Ogólnie, bo też nie było ostatnio czasu, żeby o tym wspomnieć, wbiliście 15 tysięcy subskrypcji u mnie na kanale, więc bardzo wam za to dziękuję. Jest mi bardzo miło. No i co? Lecimy dalej, lecimy po 16 tysięcy, więc kto jeszcze nie ma zostawionego subika z dzwoneczkiem, to zachęcam bardzo serdecznie, bo też często robimy live'iki takie albo z garażu, albo gdzieś tam z pola, więc zachęcam serdecznie. Zostawcie też łapeczkę w górę, jeśli wam się materiał spodobał i pozytywny komentarz, bo lubię sobie poczytać wasze komentarze, wasze opinie i inne takie rzeczy, a nieraz też coś właśnie fajnego, pożytecznego ktoś napisze. Także co, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, jeśli wytrwaliście do tego momentu, życzę wam miłej niedzielki i słyszymy się już w następnym vlogu. Dzisiaj też jeszcze ruszam po chłopaków za niedługo na Warszawę, po Julka i po Huberta, to taki mały spoiler wam zrobię. Więc gdzieś tam w najbliższych tygodniach będziecie widzieli z nimi odcinki, bo mówię, jest zapas tego materiału, więc jakoś się długo to będziecie widzieć. Więc wbijajcie też do Hubercika na kanał, tam na pewno będzie aktywność tutaj ode mnie z gospodarstwa. I co, ja już więcej nie przedłużam, trzymajcie się do następnego piona.